Cześć, ja jestem Hyperek i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić dyniowe pastwiska. W poprzednim przechodziliśmy błotniste bagna. I już wskakujemy do gry. Pokażę jeszcze tylko, co się zmieniło w moim zestawieniu. A mianowicie, mamy teraz glewię, która co jakiś czas spawnuje trującą chmurę, która zadaje dodatkowe obrażenia. I trzeci atak, taki atak mocniejszy, wysyła taki łuk. Taki łuk, który zadaje 84 punkty zdrowia. O, widzicie coś takiego? I to leci przez jakiś czas i zadaje 84 zdrowia. Taka pajęcza zbroja, mało ma enchantów, ponieważ zabrakło mi tych punktów do enchantowania. I kusza pogromcy, która ma wzrost i wielostrzał. Czyli to, co mówiłem w poprzednim filmie, wielostrzał, czyli im dłużej strzała leci, tym się robi większa i zadaje większe obrażenia, tak jak widać. A wielostrzał to znaczy, że po prostu czasem zamiast jednej strzały, o, wystrzeli na przykład właśnie jakieś 5 tych strzał. No i dobra, to ja powiedziałam, co się zmieniło, a my już bierzemy dyniowe pastwiska. Weźmy moc 45. W drodze do dyniowe pastwiska. Wczytuje nam i zaraz ruszamy z misją. The Illager raids have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villagers there of the battle to come. You are their only hope. No dobra, jesteśmy ostatnią nadzieją, to musimy się postarać. Włączę sobie jeszcze tylko mapę i możemy ruszać. Tutaj pająki na początku. I Illager, no już nam, już wyskakują ci czarodzieje. Chyba dobrze idziemy, tak, bo to po prostu zakręca w pewnym momencie. Tak, dobrze idziemy. Oj, spróbowałem. Ale wyrzuciło go. Gdzie jest ten czarodziej? Tu jest, dobra. Wiecie co, chyba od razu sobie zespawnuję pieska. Na pewno będzie mi trochę pomagał. Idziemy za wskaźnikiem, pokonujemy potwory, no i musimy dotrzeć do pierwszego celu. Czyli po prostu musimy znaleźć wioskę. Okej, okay. Pokonani tutaj. I taka mała ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzieli, a na przykład grają właśnie w Minecraft Dungeons. Tutaj da się prześlizgnąć i jest skrzynia, w której można znaleźć emeraldy i jakieś właśnie przedmioty, tak jak ja zdobyłem teraz tą zbroję. Źle się przeturlałem. Musimy jeszcze raz tam biec. Dobra, już dotarłem do tutaj, gdzie padliśmy. Ale go ciachnąłem. Tutaj ten... A, dobra, już spadł. Hordy potworów, szkieletów i zombie, więc na razie nie ma strachu. Oj, czarodziej. Trzeba na niego uważać. I jeszcze druga właśnie podpowiedź, gdzie można znaleźć skrzynkę. Nie wiedziałem, że tu się da ześlizgnąć. W każdym razie, tam gdzie spadłem, jeśli się prześlizgniecie, to możecie się przedostać na to właśnie obok tego muru. I tutaj się pojawi skrzynka. No ja dostałem z niej tylko łuk, ale możecie z niej dostać nawet coś unikatowego. No i dobra, dotarłem już za te mury, wydostałem się stamtąd. I tutaj kolejni się wrogowie pojawiają. Chlebek to chętnie zjem, bo trochę życia straciłem. Creeper koło mnie wybuchł. Ojojoj. Dobra, musimy się do góry bardziej kierować. Niektóre potwory będę omijał, bo to jest po prostu
Trochę strata czasu. Po prostu z niektórymi w sumie nie musimy walczyć, więc... A możemy zyskać czas, żeby dobiec do bossa, do końca. Więc czasami sobie będę niektóre potwory opuszczał, zostawiał. Tam widzę skrzynkę, ale ona jest po drugiej stronie tej bramy, więc najpierw musimy zawalczyć. No dobra. O, tak, pojawia się arcyzłosadnik. No i musimy zwalczyć z jego... co ja chciałam powiedzieć. Zawalczyć musimy z jego sługusami. Czyli ladżerami. Przyda się. Oż ty. Zostaw mojego pieska. Co on ci zrobi? Okej. Okay. Już dostaliśmy przejście. Aha, i tu jest taka zwykła skrzynka. Ale dobra. Spoko. Tak i tak bardzo chętnie ją przygarnę. Musimy teraz otworzyć bramę. To wiecie co? Przebiegmy sobie szybko. O, już brama jest otwarta, już się potwory nie będą pojawiać. I możemy już sobie na spokojnie przejść. Tylko jeszcze tutaj się z nimi rozprawię, bo mogą dać nam jakieś emeraldy jeszcze ewentualne. Czy strzały, tak jak już chciałam mówić, ale... Dobrze, że wypadły. Właśnie, żeby, bo mi się przypomniało. Dobra, no i przechodzimy przez ten most. I idziemy dalej. Idziemy dalej zobaczyć, co tam się jeszcze będzie na nas kryło. Czaiło. No dobra. Więc idziemy sobie. O, tutaj już znalazłem czarodzieja. Właściwie to jest czarodziej czy szaman? Trochę trudno mi powiedzieć. O, jest krypta tutaj jakaś. Ale to może innym razem ją odwiedzimy. Jakoś może na... Może innym, mówię, może jakoś innym razem, na innym odcinku albo na live'ie będziemy mogli sobie poprzechodzić te sekretne poziomy. Bo tych poziomów trochę jest. To nie jest tak, że tylko tutaj jest ten jeden. Ale ich jest naprawdę dużo. Na każdym poziomie nawet bywa czasem po kilka takich. Okej, okay, tutaj na razie natrafiliśmy na taką większą hordę. Trochę silniejszą. Dobra, o TNT mogę wziąć. A, już tutaj czaruję. Nie wolno czarować przy mnie. Weźmy to TNT, może kogoś trafimy. O, trafiliśmy. Ojeju, ile tu jest tych zaczarowanych mobów. Z 5 czy 6 ich było. Siła się przyda na nich. Zostaw ich, nie czaruj na nich. Dobra, już idziemy dalej, tylko... Ojej, ten pies ma brodę z tych, ze strzał. Tu się da wejść? Nie, myślałem. Bo takie ładne wejście. Co ten kurczak robi? On kogoś leczył? Leczenie sojuszników. A, no tak. No, takie ładne wejście było, to myślałem, że coś się, że da się tam wejść. O nie, uwięził mnie. To jest strasznie denerwujące, kiedy pająk cię uwięzi. Wracaj tu. Nie ma tak łatwo. Okej. Okay. Na razie jest dosyć luźno. Idziemy sobie tą ścieżką. Nie ma na razie żadnych bossów ani... Aha, dobra, powiedziałem, nie ma żadnych bossów i pojawi się Enderman. No ale i tak sobie damy, powinniśmy dać sobie z nim radę w miarę szybko. Co prawda on co chwilę znika, co przedłuża zabicie jego. Ale i tak sobie damy z nim radę, tak jak już mówiłem. Teraz razem już za nas idzie. O nie, przestań mojego psa atakować. O, dobrze. Teamwork. Dobra, ciachamy ich tu sobie łatwiutko. Ten Marko nawet nie ma kogo wzmocnić, bo każdy umiera. Czy skroby właśnie wypadł z hub? Zostaw mnie. Przestań wzmacniać te potwory. One i tak już są dosyć denerwujące, jeśli chodzi o tę siłę.
Dobra, na razie są tutaj ci podstawowi. Nie stanowiący problemu żadnego. Muszę go pokonać. Rzucę TNT. Nie wiem, czy było warto, ale nie, no tam chyba ze 2 czy 3 potwory to zabiłem. Zadzwoń dzwonem ostrzegawczym. Czy to jest, czyli, i to jest chyba ten już dzwon, który był na początku, w tym intrze. No, zadzwoń, no dobra, okej. Okay. W takim, wydaje mi się, że to chyba będzie walka, tak, dokładnie. No dobra, rzucimy. Kolejna horda. No kilku jest, ich jest i mogą mnie już trochę... I mogą mnie już trochę zaatakować mocniej. O nie, pieska mi zabili. Co za złoczyńcy. O, ale wybuchło. Jeszcze są? Jeszcze się pojawiają? O. Zostawcie mnie. Okej. Okay. O, i boss się pojawił. A to dziwne, bo tamte nawet nie zniknęły, a już się boss pojawił. No dobra, musimy się wyleczyć trochę. Możemy przyzwać psa, pomoże nam. O, i super, jest go dokończył. Aha, już ucieknij i jest wyjście. No dobra. Doleczmy się i ruszamy. You did it. And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. Udało się. Świetnie. No i okej. Okay. W drodze do obozu, wracamy do obozu. Nasze statystyki i oczywiście skrzynia. Lekkie pióro. Dobra. I chyba nie ma nic silniejszego, co moglibyśmy dostać. Chociaż niektóre z tych sierpów mają fajne enchanty. Więc ja tu sobie przejrzę, czy jest coś wartego uwagi i za moment do was wracam. No dobra, więc jestem z powrotem i zostawiłem tylko te sierpy, ponieważ mają moc aż 54, a moja glewia ma moc 50. No i mają bardzo fajne enchanty. Szczególnie tutaj grawitacja, eksplozja i obrotowy. To są naprawdę bardzo dobre enchanty. No i jak tylko będę miał punkty, bo jak na razie mam tylko jeden, jak będę miał punkty, żeby je zenchantować, to myślę, że te sierpy chyba będą jedynymi, w które rzeczywiście zainwestuję, przynajmniej na razie, bo naprawdę podobają mi się ich enchanty. No ale dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj przyszliśmy dyniowe pastwiska. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, ja byłem Hyperek i cześć!